konkurs z edycji na edycję zyskuje coraz wyższy poziom i coraz wyższy stopień umiędzynarodowienia, co dla konkursu szopenowskiego dla dzieci i młodzieży ma ogromne znaczenie. Dowodem na to są laureaci nagród, ponieważ w tym roku wśród laureatów pierwszych nagród znaleźli się przedstawiciele Singapuru, Belgii i Włoch. Jest to najlepszy dowód, że konkurs nabiera rzeczywiście bardzo szerokiego wydźwięku i charakteru. Co jest najważniejsze w pielęgnowaniu takiej cechy, takiego talentu muzycznego u dzieci? No, jest to bardzo złożony problem. Przede wszystkim dziecko musi być przez pedagoga w umiejętny sposób zachęcane do gry i jednocześnie kształcone, co jest rzeczywiście niełatwą sprawą. Musi być uczone warsztatu pianistycznego, czyli strony profesjonalnej, a z drugiej strony cały czas rozbudzane, jeżeli chodzi o sferę artystyczną. Więc zadanie pedagoga właśnie na tym etapie kształcenia najmłodszych jest szalenie trudne i naprawdę wymaga dużego mistrzostwa. Jak mogą rodzice wpłynąć na to? Rodzice powinni wsłuchiwać się tak naprawdę w życzenia swojego dziecka. Dzieci zwykle, te bardzo uzdolnione, chcą grać i trzeba zostawić im jednak dużą dozę wolności. Od pewnych spraw jest nauczyciel. Nie krępować dziecka swoimi wielkimi oczekiwaniami, a zawsze zachęcać. Zachęta jest potrzebna najbardziej. Czy myślę, że spośród tych młodych ludzi, którzy na tym konkursie zdobywają laury, z całą pewnością w przyszłości odnajdziemy nazwiska laureatów wielkich konkursów pianistycznych. Trudno w tej chwili wyrokować, kto to miałby być, ale nie tak dawno w końcu Paweł Wakaracy jako młody chłopiec stanął w szranki tego konkursu, został jego laureatem, a potem sięgnął po bardzo wysokie laury na konkursie szopenowskim. Spośród tych młodych ludzi na pewno znajdziemy te równie znaczące nazwiska w przeszłości. I taka zresztą jest rola konkursów dla dzieci i młodzieży, żeby dać pierwszy sygnał, że oto mamy do czynienia z niezwykłym talentem, a potem rola rodzica, pedagoga przede wszystkim i rodzica, aby ten piękny talent mógł się dalej rozwijać i sięgnąć po kolejne laury.